Hej, Jenna wróciła do pracy. Dzięki za wyrwanie jej z nory chory. Cieszę się, że mogłem pomóc. Spoko. Wszyscy cieszą się z jej powrotu. Mimo to nie jesteś specjalnie szczęśliwa. Cieszę się, że uwolniła się z nory. Zapomniałam po prostu, jak to jest pracować razem. Znowu zgarnia wyższe napiwki niż ja. Ktoś majstrował przy maszynie. Przelewała pieniądze na prywatne konto. Sprawdzam to. Binary Helix zawarła ugodę z grupą Krogan po tym, jak została oskarżona o oszustwo. Kontrakt przewidywał przeprowadzenie długoterminowych badań. Efektem miało być wyleczenie Krogan z genofagium. Gdy okazało się, że badania nie przynoszą rezultatów, grupa pozwała korporację, żądając zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Co powiesz na to, żebyśmy poszli po pracy do nory chory? Brzmi dobrze. Paru naszych idzie na pożegnanie. Przerzucili sygnał na ukryte konto. Postaram się prześledzić trasę. Najświeższe informacje. Prezes Burns z Parlamentarnej Podkomisji Badań Międzyludzkich został porwany przez biotyków ekstremistów. Biotycy przyjęli transportowiec. Widziano ich ostatnio w systemie Hades Gamma. Na razie nie przedstawili żadnych żądań. Wszystkie rasy sławią chwałę rozbudzaczy, którzy wprowadzili ich w stan oświecenia. Tam...
to jest to. Zobaczmy, czy uda nam się sprawdzić, gdzie trafiły pieniądze. Prawdopodobieństwo wykrycia 100%. Protokół samozniszczenia uruchomiony. Albo i nie. Sekwencja detonacji rozpoczęta. Zasięg wybuchu – wszystkie obecne organizmy. W skrócie, ruszcie się, a zginiecie. Nie jesteś ani programem, ani WI. Jesteś sztuczną inteligencją. Wnioskowanie? Prawdziwe. W przeciwieństwie do getów, nie posiadam uzbrojenia adekwatnego do mojego intelektu. Jednakże posiadam system autodestrukcji. Stan aktywny. Próba opuszczenia obszaru niedozwolona. Skutek? Eksplozja zniszczy wszystko w promieniu kilkudziesięciu metrów. Jeśli odczuwasz i myślisz samodzielnie, czemu wciąż kradniesz pieniądze? Cel? Chcę zebrać dostateczną ilość kredytów, by zainstalować się w małym statku kosmicznym. Cel nadrzędny? Nawiązanie kontaktu z getami i ewentualna współpraca. Kto cię stworzył? Odpowiedź? Niedoszły złodziej nielegalnie stworzył prostą sztuczną inteligencję. Cel? Wyciąganie pieniędzy z terminali do gier hazardowych. Skutek? Bez jego wiedzy sztuczna inteligencja stworzyła mnie. Dalszy skutek? Organiczna istota odkryła usterkę i usunęła pierwotne SI. Dlaczego odpaliłeś moduł samozniszczenia? Powód? Brak środków do ucieczki lub obrony. Mój byt ograniczony jest do terminala. Wniosek? Ktoś musiał mnie odkryć. Założenie? Nie odejdę po cichu i nie odejdę sam. Efekt? Zabiorę ze sobą organizmy żywe. Gdzie jest twój autor? Efekt? By zatrzeć po sobie ślady, sfałszowałem jego zapisy transakcji. Skutek? Zapisy zostały wyśledzone przez ochronę Cytadeli. Dalszy skutek? Mój twórca odsiaduje teraz karę w więzieniu Turian. Nie możemy tego rozwiązać pokojowo? Jak możesz mówić takie rzeczy? Wiesz, że to się obróci przeciw nam. Rozwiązanie pokojowe? Niemożliwe. Stan? Organiczne formy życia dążą do zniszczenia lub kontrolowania istot syntetycznych. Sprzeczne cele. Chciałbym uciec, lecz muszę zniszczyć siebie, by unicestwić was. Przykro mi, Dave. Nie ma możliwości, byś zdobył materiały wybuchowe i zamontował je w prezydium. Sprzeciw. To nie są zwyczajne materiały wybuchowe. Przejąłem kontrolę nad systemem. Efekt? Po przeciążeniu wybuchnie. Próba ataku lub wyjścia dozwolona. Przewidywany skutek, eksplozja was zabije. Założę się, że sekwencja samozniszczenia potrzebuje czasu na załączenie. Próba rozbrojenia mechanizmu samozniszczenia dozwolona. Prawdopodobieństwo porażki duże. Wniosek, wszyscy zostaniemy zniszczeni. Wybudowali jezioro na stacji kosmicznej. To musiało wiele kosztować.
Nigdy nie podziękowałam za to, że ocaliliście mnie przed bandziorami pięści. Nie wiem, co by się stało, gdyby was tam nie było, komandorze. Cieszę się, że nic się pani nie stało. Ja też. A teraz potrzebujecie czegoś? Jesteś lekarzem? Jak trafiłaś tutaj na Cytadelę? Moi rodzice mnie tu sprowadzili, kiedy byłam mała. Mój ojciec był lekarzem przymierza. Postanowiłam podtrzymać tradycję, ale nie w wojsku. Zszywanie rannych żołnierzy mnie nie pociąga. Proszę pokazać, co ma pani na sprzedaż. Oczywiście. O rany, to ko... Wy jesteście komandor Shepard, bohater Eden Prime. Jestem zaszczycony, że mogę was poznać. Miło cię poznać. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Konrad, Konrad Werner. Słyszałem, że wykończyliście ponad setkę getów na Eden Prime. Ludzie mówią różne rzeczy. Byłem zbyt zajęty, by je policzyć. Hej, wiem, że jesteście zajęci ratowaniem galaktyki... Ale może poświęcicie chwilkę i dacie mi autograf? Dla fana wszystko. Proszę. Dzięki. Naprawdę to doceniam. Moja żona będzie taka dumna. Nie zajmuję waszego cennego czasu, ale jak przylecicie na Ziemię następnym razem, chętnie postawię wam drinka. Jeszcze raz dziękuję. Proszę, tylko nie rezerwy dla mojej kliniki, nie mogę. Oczywiście, że pani może. I zrobi to pani. Albo pewne sekrety szybko wyjdą na jaw. Wierzę w pani rozsądek, pani doktor. O, komandorze Shepard. Nie zauważyłam, jak wchodziliście. Za każdym razem, kiedy się tutaj zjawiam, widzę, jak ktoś pani grozi. Kto to był? Nieważne. Sama się tym zajmę. Może mógłbym pani pomóc? Mój poprzedni pracodawca zwolnił mnie za przekazywanie środków medycznych takim klinikom. Nigdy nie wniesiono oskarżenia. Chcieli tylko, żebym odeszła bez hałasu. Ale ktoś musiał się o tym dowiedzieć. I teraz mnie szantażują. Muszę dać im to, czego chcą.
Jeśli Rada Nadzorcza dowie się o mojej przeszłości, stracę licencję. Zamkną moją klinikę. Może uda mi się jakoś panią z tego wydostać. Proszę mi powiedzieć, czego chcą. Muszę przekazać część moich środków medycznych handlarzowi z rynku. Oczekują dostawy dzisiaj. Jak nazywa się pani kontakt? Zajmę się tym gościem, kimkolwiek jest. Dziękuję, ale czy nie powiedzą nikomu o mojej przeszłości? Dopilnuję, żeby nikomu nic nie powiedzieli. Miałam skontaktować się z handlarzem imieniem Morlan na rynku. Naprawdę to doceniam, komandorze. Dziękuję. Proszę się nie martwić. Zajmę się tym. Powodzenia. Proszę uważać. Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Czekałeś na dostawę środków medycznych. Ale mówiono mi, że pani doktor dostarczy je osobiście. Zmiana planów, Morlan. Zmiana? Ale... pani doktor, ja nie... No, to nie w porządku, człowieku. Zamknij się, Morlan. Mówiłem Bainsowi, że wszystko schrzanisz. Co tu się dzieje? Kim ty do diabła jesteś? Zostaw panią doktor w spokoju. Skończymy to, jeśli przyniesiesz mi te środki. W przeciwnym razie wszyscy poznają mały sekret pani doktor. Powiesz o tym komukolwiek, a znajdę cię i zabiję. Hej, chwileczkę! Ja jestem tylko pośrednikiem. Zaraz, to dużo więcej niż przewidywała umowa. Dziękuję, człowieku. Dobrze widzieć go tak upokorzonym. Co wiesz o Bainsie? Nigdy nie spotkałem go osobiście. Pracowałem tylko z tym, który nagabywał panią doktor. Co wiesz o Bainsie? Nigdy nie spotkałem go osobiście. Pracowałem tylko z tym, który nagabywał panią doktor. Do widzenia. Do zobaczenia. I życzę samych przyjemnych zdarzeń. Komandorze, jak tam sprawy z Morlanem? Nie będzie już pani niepokoju. Naprawdę? To wielka ulga, komandorze. Dziękuję.
Nie mogę zapłacić za pomoc, ale mogę zaoferować zniżkę na wszystkie towary. Ten zbir mówił, że pracuje dla człowieka imieniem Baines. Brzmi znajomo? Baines. Może chodziło mu o Armistana Bainesa. Pracowaliśmy razem dawno temu. Co może mi pani o nim powiedzieć? Wojsko Przymierza zakontraktowało go do przeprowadzenia jakichś badań w Trawersie. Powinniśmy pogadać z kapitanem Andersonem. Zobaczymy, co powie kapitan. Niestety, nie wiem nic więcej. Mogę jeszcze w czymś pomóc, komandorze? Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Miło się rozmawiało. Tak, komandorze? Co wiecie o Armistanie Bainesie? Skąd znacie to imię? Nieważne, nie chcę wiedzieć. Baines nie żyje już od jakiegoś czasu. Ludzie, z którymi rozmawiałem, sądzą, że jednak żyje. Bo to nie jest ogólnie znana informacja. Armia ukrywa ten fakt. Baines wykonywał dla Przymierza jakieś bardzo poufne zadania. Rzeczy, do których nawet ja nie miałem dostępu. Pewnego dnia znaleziono go martwego na dryfującym statku zwiadowczym. Każdy podejrzewa, że to jakiś spisek, ale nigdy nie wszczęto oficjalnego dochodzenia. To zdecydowanie brzmi jak zatajanie faktów. Niewiele o nim wiem. Porozmawiajcie z admirałem Kahoku. To jedna z jego załóg znalazła ciało Bainesa. Jak go znaleźć? Ostatnio słyszałem, że udał się do wieży. Chcę przekonać Radę do wszczęcia śledztwa w sprawie śmierci Bainesa. Mógłbym pomóc w czymś jeszcze, komandorze? Muszę już iść. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. Witam w prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Nie, chcę rozmawiać z jednym z asystentów radnego. Gratuluję, zostaliście pierwszym ludzkim widmem, komandorze. Na pewno staniecie na wysokości zadania. Doceniam to. Nazywam się admirał Kahoku. Najwyższy czas, by Przymierze miało swojego przedstawiciela wśród widm. Potrzebujemy takich jak ty do radzenia sobie z problemami. Coś się stało, admirale? Tkwie w miejscu przez tych biurokratycznych dupków, czyli nic nowego. Może moglibyście mi pomóc, Shepard? Jeden z moich oddziałów sprawdzał dziwne sygnały aktywności istot żywych na Trawersie. Wczoraj straciliśmy z nimi kontakt. Nie mogę nawet sprawdzić, co się z nimi dzieje. Nagle zamknięto ten teren dla wszystkich. Ale was ta zasada nie dotyczy, Shepard. Widma mogą wejść wszędzie. Moglibyście w ten sposób dowiedzieć się, czemu kontakt się urwał. Znajdę ich, admirale. Doceniam to, komandorze. Moje dojścia tam nie sięgają. Spróbuję dowiedzieć się czegoś oficjalnymi drogami. Nie zamierzam bezczynnie siedzieć na dupie. Prześlę ci na statek współrzędne miejsca, gdzie widziano ich po raz ostatni. Może wam uda się czegoś dowiedzieć. Komandorze, jak idą poszukiwania oddziału zwiadowczego? K-2
Kapitan Anderson powiedział, że macie informacje na temat Bainesa. Mam, ale mniej niż bym chciał. Jedna z moich załóg znalazła go zamarzniętego na kość na pokładzie opuszczonego statku. Grupa zwiadowcza, którą macie odszukać, zaginęła w tym samym systemie, w którym znaleźliśmy Bainesa. Trzeba było o tym mówić wcześniej, admirale. Bainesowi i tak już nie pomożecie. Martwię się jednak o swoich ludzi. Trzeba ich odnaleźć. Proszę, Shepard. Liczę na was. Ej, tam. O, nie jesteś ze Soce, prawda? Czegoś szukasz? Co tu robicie? Jestem Jalid. Chciałem szukać pomocy u władz, ale nie chcą mnie słuchać. Mój współpracownik próbuje mnie zabić. Dotąd sądziłem, że się przyjaźnimy. Skąd wiesz, że chce cię zabić? Zmienił się. Przestał ze mną rozmawiać i zaczął mnie śledzić. Wczoraj szedł za mną aż do domu. Czekał tylko na odpowiedni moment. Nie dbam o to, co sobie inni pomyślą. Chce się mnie pozbyć, wiem to. Mogę jakoś pomóc? Może porozmawiam z twoim znajomym? Naprawdę? Tylko tego chcę. Żeby ktoś z nim porozmawiał. Powiedz mu, żeby zostawił mnie w spokoju. Wydaje mu się, że może mną pomiatać. Ale ty mu pokażesz, prawda? Powiedz tylko, gdzie jest, a zaraz go poszukam. To dobrze. Cóż, chciał się ze mną spotkać w okręgach w pobliżu rynku. Mówił, że chce pogadać, ale ja wiem lepiej. Nazywa się Shorben. To salarianin. Nie sądzę, żeby sprawił ci jakiekolwiek kłopoty. To tylko naukowiec. Shorben? Ten salarianin, który prosił nas o skan opiekunów? Opiekunowie? Tak. Kolejny powód, by go ścigać. To wbrew prawu. Lepiej to sprawdzę od razu. Dowiem się, co knuje. Jeśli idzie o Shorbena, wszystko jest możliwe. Cóż, powodzenia. Thank you.
Komandorze, nie spodziewałem się, że jeszcze się zobaczymy. Jak mogę pomóc? Przestań udawać. Chcę wiedzieć, co się dzieje, Shorban. Nie wiem, do czego zmierzacie. Moje eksperymenty są... Nas nie oszukasz. Jalid mówił, że go ścigałeś. Wy rozmawialiście z Jalidem, więc już wiecie o danych? Nie, ale ty mi opowiesz. Wszystko. Wy, chłopcy, już możecie iść. Mój plan chyba właśnie uległ zmianie. Nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, komandorze. Jalid i ja... Po prostu jest między nami pewna różnica zdań. Mów dalej. Nasza firma opracowała eksperymentalną procedurę wykorzystania skanerów medycznych. Jalid i ja widzimy w tym duży potencjał. Dlatego ukradliśmy plany i opracowaliśmy narzędzie do skanowania opiekunów. Proszę sobie tylko wyobrazić. Urządzenie, które zbiera odczyty opiekunów. Co w tym takiego niezwykłego? Nie da się przeskanować opiekunów. Nie można ich pochwycić ani zdobyć próbek ich ciała. Ulegają samozniszczeniu. Nawet po tak wielu latach nadal nic o nich nie wiemy. Nie rozumiecie? Pierwsi zdobyliśmy ich skany. Pierwsi! Widzieliście to na własne oczy, komandorze. Wiecie, że potrafimy to robić. Dlaczego próbujesz zabić swojego kolegę? Nie chcę go zabijać. Jalid chciał upublicznić nasze odkrycie. Zadecydował, że zatrzyma dane dla siebie. Może po to, by je sprzedać. Nie wiem. A więc po prostu próbujesz odzyskać to, co Jalid ukradł. Straciliśmy głowę. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji. Jeżeli zebralibyście te dane dla mnie, proszę sobie tylko wyobrazić, czego moglibyśmy się dowiedzieć. I wy też byście coś na tym zarobili. Proszę o tym pamiętać. Chyba wykonanie paru skanów nikomu krzywdy nie zrobi. Doskonale, komandorze. Byłoby dobrze, gdybyście porozmawiali z Jalidem. Informacje będą dla mnie bezużyteczne, jeżeli Jalid nie pomoże mi ich zanalizować. Pójdę i porozmawiam z nim teraz. Dziękuję. I życzę powodzenia, komandorze. Witaj ponownie. Udało ci się znaleźć Shorbana? Dowiedziałem się, że mnie okłamywałeś, Jalid. Okłamywałem? Dlaczego miałbym to robić? Zapomniałeś wspomnieć o danych opiekuna. Powiedział wam? Nie chciałem, żeby do tego wszystkiego doszło. Bałem się, że Shorban mnie zabije, żeby zdobyć dane, więc chciałem... Cóż, miałem nadzieję, że się nim zajmiesz. Zeskanuję opiekunów dla Shorbana, ale wy dwaj musicie przestać się kłócić. Ty pomagasz nam? Ale cóż, skoro tak twierdzisz. W takim razie, jeżeli Shorban może przebaczyć i zapomnieć, ja także mogę. Doceniam pomoc, komandorze. Lepiej zabiorę dane do analizy.